Weekendu nazywa się Matura, Jan Matura. Czech wygrał oba konkursy w Sapporo. Piąty był dziś Kamil Stoch, ale uwagę wszystkich skupił Daiki Ito. Drugi po pierwszej serii Japończyk szansę na zwycięstwo stracił w spektakularny sposób. Sportowe marzenia jednak się spełniają. Jan Matura po 11 latach startu w zawodach Pucharu Świata, w czasie których zaledwie 4 razy zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce, nigdy na podium, teraz w Sapporo, w końcu stanął na szczycie. I to od razu dwukrotnie. Najlepszym z Polaków w drugim konkursie na Okurajamie był Kamil Stoch. Szósty po pierwszej serii. Ostatecznie zakończył zawody na piątym miejscu. 14 był Maciej Kot, 18 Dawid Kubacki. Piotr Żyła i Krzysztof Miętus także punktowali miejscami w trzeciej dziesiątce. Kolejny raz mieliśmy w obu konkursach najpierw 4, później 5 zawodników w 30. Wczoraj było 2 w 10, dzisiaj 2 w 15. Myślę, że konkurs jest najbardziej udany. W klasyfikacji generalnej prowadzi nieobecny w Sapporo Gregor Schlierenzauer. Kamil Stoch awansował na 6 miejsce, a dwukrotny zwycięzca w Japonii Jan Matura z 26 po Zakopanem, teraz na 13. Największym pechowcem ostatniego konkursu był Daiki Ito. Japończyk, drugi po pierwszej serii w finale, spadł z belki startowej i zsunął się po rozbiegu. Został zdyskwalifikowany. A kolejne zawody w przyszły weekend na Mamucie w norweskim Vikersund. We'll be right back.